Dobra, moi drodzy, sprzedam wam dzisiaj patent na zrobienie sobie europejskiej wersji Red Bulla bez kupowania europejskiej wersji Red Bulla. Europejska wersja Red Bulla to jest w puszce z gazem, a wersja tajska Red Bulla to jest sprzedawana w takich butelkach lekarstwa, ona jest niegazowana, więc jeżeli ktoś się przyzwyczaił do wersji gazowanej albo lubi gazowaną, to jest tylko jeden sposób kupić takie coś, bo już mówię, wersja gazowana Red Bulla kosztuje 70 bahtów, wersja niegazowana 10 bahtów i do tego się trzeba zaopatrzyć w wodę gazowaną, następne 10, 15, czasami 20 bahtów, w zależności od, tutaj akurat 10 w 7-Eleven, i po prostu trochę upić. Zimne. Jak już wypijecie troszkę, przelać sobie i mamy Red Bulla w wersji europejskiej, z tym, że pamiętajcie, że można sobie kontrolować poziom słodkości, bo to jest bardzo, bardzo słodkie. Także wasze zdrowie.